piekło widać, a jak zyjdzie z niebą tu lawina, uwidzi zwozny panosku, nikt łzy nie zatrzyma. Z góry lepiej syćko widać, a jak zyjdzie z niebą tu lawina. Witam wszystkich słuchaczy Radia na Góralską Nutę w Chicago oraz widzów na moim kanale YouTube. Dziś zaczynamy nowy cykl naszego spotkań, naszych rozmów, a dzisiaj rozmawiam z osobą, która nagrała nową wersję Z góry lepiej siećko widać, a przed tym odcinkiem został zaprezentowany nowy dżingiel zaśpiewany przez właśnie mojego gościa, którego zaraz przedstawię. To jest dżingiel w stylu folkowym, góralskim. No, ci co znają już tych muzykantów, myślę, poznali tą osobę, a moim gościem dzisiaj jest Krzysiek Czech. Jesteśmy w Chochołowie. Chyba to jest najpiękniejsza wieś na Podhalu. Jeszcze w starym stylu góralskim te chałupy. Siećkę zadbane, wycyscone, umyte. Na wiosnę myjecie chałupy? Na wiosnę. Są dwie daty, tak można powiedzieć. Bo jedni myją na Boże Ciało, a inni myją na odpust. A niektórzy te zmyją i dwa razy. Czy jak wam przedstawić Krzysztofa, ci co nie znają? Jest to przede wszystkim muzykant, bo twój zawód jest wyuczony muzyk, czy masz inny zawód? Raczej budowlanka. O, widzisz, to wyuczony, tak jak ja. Wyuczony, jestem po budowlance, ale raczej nie muszę tego robić, można tak powiedzieć. Robię to, co lubię, czyli grom. Czyli twoim podstawowym zawodem jest muzyka, muzykant. No, muzykant wszechstronny. Ja będę się starał go przedstawić, bo Krzyśka musiał jak trochę namawiać, żeby się z nami spotkał, żeby z nami coś przepędził. Ale z tych jego działalności muzycznych, które ja wiem, może jeszcze opowie coś więcej, to jest tak. No, przede wszystkim muzykant góralski, premista, znany z wielu występów jako muzykanci góralscy. Jest też jego zespół, wasz zespół braci Highlandery, tak? Potem zainteresowania jeszcze takie jak swing, czyli Holy Waters, i do niedawna, co też może po tym przegodomę, to był zespół Turnioki. Czy jeszcze są, oprócz jeszcze też, to też powiemy, takiego projektu dużego, na którym też gros, czyli zespół Gramy. Czy jeszcze jakieś inne zespoły, o których nie wiem? Nie ma takich zespołów, natomiast zawsze moim marzeniem było założyć zespół rockowy. Niestety nie udało się tego uczynić. Chciałem być gitarzystą, w ogóle zawsze to było moim marzeniem, grać na gitarze i właśnie mieć zespół rockowy. Jako dzieci to gdzieś tam ciągle się tam muzyka rockowa, ten polski rock dobry taki się przewijał. W takim środowisku się człowiek wychowywał. Moi kuzyni to w ogóle ciężki metal. Ale jednak właśnie w tym kierunku muzyki rockowej i zawsze to było moim marzeniem, żeby właśnie akurat w tym kierunku iść. No, nie udało się, ale cieszę się, że w ogóle człowiek się związał z muzyką i ta muzyka się przewijała w tym moim życiu. No, różne kierunki zaczniemy, żeby cię przedstawić, ale zaczniemy od tego, jak się to wszystko zaczyna, jak się urodził. W rodzinie zdradźcie trochę, co możecie. Było to rodzinie muzykanckiej, czy to byliście samoukami, czyście chodzili kadoszku? Jak się w ogóle potoczyły twoje losy aż do tego momentu, że jesteś na tym etapie swojej kariery muzycznej? Jak zaczęliście? Zanim zacząłem grać w ogóle po góralsku i na gęślak, to mój dziadek kupił mi akordeon, jak miał jak może 4 roki. Taki malutki, taki tak zwany małysz, ten ruski, taką dziesiąteczkę. Mhm. Dziadek mi to kupił. Ale to po jakimś czasie już się okazało, że to jest w ogóle za mały instrument. Potem kupili mi taki akordeon 60, zacząłem się uczyć nie w szkole muzycznej, tylko na prywatne lekcje. Ale czułem po prostu, że albo po prostu ten mój nauczyciel nie był na tyle przekonujący, żeby mnie akurat do akordeonu przekonać, tak. Także ten akordeon gdzieś tam był, ja se grał na tym akordeonie, jakieś tam ognisko przy chałupie, takie sprawy. Natomiast jak z bratem Pawłem, bo jeszcze Robert był malutki, poszliśmy do zespołu góralskiego, jeszcze wtedy był zespół Sałaśniok w Czarnym Dunajcu. No, zapisaliśmy się, żeby tańczyć w zespole, no, ale się okazało, że
potrzebowaliby muzykę, a ci starsi, no jeden jest kolega do Ameryki, pojechał drugi do wojska, nie było muzykantów, ale wiedzieli tam, że ja tam na akordeonie, że tam, że jakoś tam ta muzykalna ta nasza rodzina, bo i dziadek, i tata grał na akordeonie, ujek też grał na akordeonie, tacy, a właśnie akordeoniści temu chyba chcieli mi ten akordeon przekazać, jako spadek rodzinny. Tak. I właśnie w zespole poznałem Staszka Bukowskiego, który był moim pierwszym mistrzem i tak naprawdę jedynym mistrzem, który przekazał mi te podstawy muzyki góralskiej. Może teraz od razu już przejdziemy, bo to się przewinęło. Jak już lubisz tą muzykę rockową, to można powiedzieć, było was trzech braci. Teraz zdrać, w jakiej kolejności? Paweł, Krzysztof i Robert. W takiej kolejności? Czy ty jest najstarszy? Ja jestem najstarszy. Ty jest najstarszy. Tak, Paweł jest rok młodszy, a Robert 4 lata młodszy. Czy tak jak w piosence idzie w każdym z nas inna krew? No coś w tym jest, bo każdy z nas ma inny charakter i faktycznie... Tak mi się wydaje, że ja jestem najbardziej spokojny z tych wszystkich braci. Aha, trochę tajemnic zdradzimy. No z racji tego, że byłem najstarszy, to a że wychowaliśmy się w trudnych warunkach, bo wychowaliśmy się bez taty, bo tata zmarł, jak ja miałem 6 lat, Paweł 5, Robert 2 lata, także byliśmy bez taty. To musieliśmy im trochę zastąpić tego tatę, choćby chłopcem, nie? Ale no i próbowałem właśnie jakoś, żebyśmy sobie poukładali to życie, no to trochę mnie musieli słuchać. Choć to do końca tak nie wyglądało. No. Starałeś się im właśnie przekazywać coś, żeby już opanować te młode głowy, tak? No tak, na kiedy mogę, na tyle im to przekazywał. Niekiedy to wyglądało dość komicznie, że jak my se grali w domu, próby my se robili, to ja jestem zawsze nerwowy, że jak coś tam nie idzie tak, to już od razu się włącza jakaś tam agresja. No niestety było i raz tak, że moja noga wylądowała w basach Robertowych dość tam głęboko, właśnie, że trzeba było basy naprawiać. Między innymi przez to pewnie Robert dziś jest świetnym basistą i kontrabasistą. No, myślę, nie musi mi dziękować. Myślę, że jeszcze się uda i z twoimi braćmi kiedyś przegadać, żebyśmy mieli pełen obraz rodziny Czechów. W którym momencie was jakby zakiełkowała ta potrzeba, że oprócz tej muzyki góralskiej, że zaczniecie też grać inną muzykę właśnie, kiedy powstali Highlanderzy, jak to się... Highlandery to powstaje dosyć później, bo to było w roku 2000, czyli już jakiś czas od tego, zanim my grali tam po góralsku. No ale wiadomo, jak się grało w zespołach, jeździło się na wyjazdy, tu się usłyszało muzykę taką, tu na Słowacji, tu na Węgrzech, no to te zainteresowanie muzyką się poszerzało. Chciało się grać coś innego, nie tylko taką muzykę góralską. A zresztą my w Czarnym Dunajcu mieli też Romów dosyć dużo, teraz ich nie ma, bo już powyjeżdżali do Anglii, ale był zespół romski i świetnie grali muzykę cygańską właśnie. I też się gdzieś tam słuchało tego, gdzieś tam się było przy nich. Także to też jakiś był kierunek kolejny, kiedy człowiek się zainteresował taką muzyką. I to mi się wydaje, że to w sumie potem gdzieś po tych latach tak nas nakierunkowało, że może taką muzykę grać. Powiedzieć i podkreślić, że tak naprawdę założycielem zespołu był Krzysiu Zubek, który mieszka w Stanach, w Chicago. To był jego pomysł i myśmy jakby dołączyli do tego
na początku projektu, potem już zespołu, nie? Bo i Maciek Rybka, Paweł Trebunia, Tutka, Grzesiek Kolbrecki. To był szeroki skład i Stasiu Kasecka był wcześniej, Jędrę Polo. Highlandery dalej istnieje i dalej grywocie, tak? Trudno to nazwać, że zespół istnieje. No jesteśmy, po prostu czasami się spotkamy. No, jest ciężko, bo każdy z nas gra w innych zespołach i ma tam jakieś inne swoje plany. Ale zdarzy się tam raz, dwa razy w roku, że się spotkamy. No tym bardziej, że brat nie mieszka w Polsce, no to też ciężko. A można powiedzieć, że on jest takim niepisanym liderem tego zespołu, bo śpiewa i coś tam powie. O Maryjo, nasza Pani, my od wieków Ci oddani, prowadź nas przez Syna swego przed oblicze nowego. Dziś, o Matko, wyśpiewuję duszę moją. Moim zdaniem, bo każdy sobie robi swoją opinię, ale moim zdaniem jesteście pięknie grającymi ludźmi i to się docenia, bo jednak ten poziom muzyczny to się cały czas podnosi. A temu możemy od razu przejść do tego, o tym projekcie, który został stworzony, czyli projekt Gramy. Bo tam właśnie zostali jakby zebrani ci muzykanci
no jak to się może po sportowemu, bo mamy mundial z pierwszej ligi. I powiedz mi, jak ten projekt w ogóle powstał, jak to się w ogóle zdarzyło, żeście się tak zebrali i gracie tą muzykę Karpa? To był pomysł Agnieszki Gąsienicy-Giewont i Kuby, żeby zrobić taką, no nie orkiestrę, bo to u nas się nie gada za orkiestrę, ale taki poszerzony skład. Nie uważam, żeby to byli najlepsi muzykanci. Oczywiście tak, najlepsi, ale jest dużo, dużo więcej muzykantów u nas na Podhalu, naprawdę super grających. No niestety to też trzeba było się ograniczyć do tej ilości. No i jakąś taką drogą bardziej, no nie wiem... Eliminacji? Nawet nie eliminacji, no bardziej może koleżeństwa, że się z kimś częściej grywo i tak dalej. To na tej zasadzie może tak, o, to zagramy z tym, zagramy z tym, tu na altówce ci, na pewno nie ci i na tej zasadzie. Bo tak naprawdę jakby się chciało, żeby zrobić taki skład najlepszych takich tutaj nazwy podhalańskich muzykantów, to naprawdę to trzeba by było... By była duża. Potężny zespół. Wielomia, wielomia, ludowa giekajaka, chyba teraz już dosyć popularne się stało, że ci młodzi idą w kierunku muzyki i uczą się grać w porównaniu z tym, jak wyście zaczynali. No zdecydowanie jest teraz dużo więcej muzykantów i dużo więcej na takim wysokim poziomie muzykantów, bo no, to też czasy się zmieniły i jest większy dostęp do materiałów, do... No też dużo muzykantów teraz już ma jakieś te szkoły muzyczne. Nie wiem, nasyk czasach to tam, nie wiem, 5% muzykantów miało tam jakąś szkołę muzyczną, znało nuty. A teraz jest dużo więcej. No, jest łatwiej przede wszystkim. Jest dostęp, jest internet. Są programy specjalne, gdzie można sobie zwolnić, poćwiczyć. No my niestety byli w tej epoce, że trzeba było kasetę cofnąć, przewinąć, posłuchać, zaś cofnąć. I to, tak to wyglądało. No niekiedy te dźwięki się tam gdzieś gubiły po drodze. Trzeba było zagrać prościej, wolniej, ale tak grało w sercu i człowiek się tym cieszył. Kończąc projekt Gramy, to się spotykacie raz na jakiś tylko czas, to jest tylko jakaś taka okazja specjalna, że spotykacie się jako muzykanci. Tak, to w ogóle miało być jednorazowo, podczas festiwalu 3 lata temu w Zakopanem. I w sumie to miało być wtedy jednorazowy taki właśnie projekt. Natomiast po koncercie dostaliśmy propozycję do zagrania na takim dużym festiwalu w Poznaniu, Etnoport. To było rok później. Oczywiście ciężko się nam było zebrać, bo to było w czerwcu. Każdy z nas miał jakieś tam grania i tak dalej. Na szczęście organizatorzy też poszli nam, że tak powiem, na rękę i wystąpiliśmy w czwartek, to był czwartek, czyli tam na początku tego festiwalu. Później jeszcze zagraliśmy koncert w Kościelisku i to chyba tyle, no, trzy takie koncerty. Ja ci jeszcze przypomnę, graliście dla Karola Stopki. Tak, i dla Karola Giewont, Stopki, tak, w kinie Giewont, tak. Bardzo piękny koncert dla świętej pamięci Karola Stopki z Nowego Bystrego. Oh,
projekt muzyczny, który też tam dobrze się udzielałeś, a niestety się zakończył, którym opowieść to byli Turnioki. Tak. Z Arkiem Wiechem rozmawiałem na twój temat, no to można sobie tam posłuchać, jak cię chwali, jak cię docenią jako skrzypka, jako muzyka. Na Wiercycku, hej Janicek, na dolinę tęskno z pozierą. Ka dziewczyny piękne łobie, ktorą mu serduszku swoje do. A dziewczynta, złe łocynta, tykła piją za nim całe dnie. Hej Janicku, czarny ty mój, łodzaj ze serduszku swoje nie. Super przeżycie, bo to naprawdę zespół Turnioki to dla mnie bardzo, bardzo super zespół. To jest, może przerwam ci, przepraszam, to jest właśnie to spełnienie tego, co Godot, tej pasji rockowej, bo muzykę Godot też słuchałeś za młodu, tej muzyki rockowej, a jednak chyba jeżeli chodzi o zespoły folkowe, to właśnie Turnioki to jest chyba najbardziej taki mocny, ostry rock, można powiedzieć, góralski. Zbliżone było do tego, co ja zawsze chciałbym grać, czyli muzykę rockową. No, na skrzypcach się grało, niestety nie na gitarze ciągle. Już chyba się nie uda zagrać na gitarze, no, choć mam gitarę w domu tam, tak. Z brzęką czasami, ale... Natomiast tak, Turnioki to taki polski, folkowy, najbardziej rockowy zespół. I super, super brzmienie, super się czułem w tym zespole. Naprawdę, no człowiek się spełniony na tej scenie, dałem sobie wszystko. No i no niestety ten projekt, swoje granie tam się skończyło. Możesz powiedzieć, bo i odeszła też Hania Malacina-Karpiel. No takie dwa, moim zdaniem, filary dosyć mocne z tego zespołu. W pewnym momencie musieli się jak gdyby pożegnać. No musieliśmy pogodzić, że tak powiem, dwa zespoły. Bo już było tak, że mieliśmy zespół swój Halwiaters. Dużo terminów się nam nakładało. Miły Janicku, nie bądź pomorawski w chodnicku. Hej, bądź te borasy, Jukasy. Godadu, przejdziemy do tego następnego waszego projektu, czyli do Halwiaters. To już nie popełnię gafy, spytam się od razu, czy to był pomysł, jak żeście doszli do tego, bo to jest tak, jakby tak popatrzeć od muzyki góralskiej poprzez rock, poprzez folk, dochodzimy do swingu, no to taka przestrzeń od lewej do prawej dosyć dużo, no to jak jesteście to do tego doszli, swingu? Sam się dziwię, jak my do tego doszli, do tego swingu i do tego jazzu, kiedy ja tak naprawdę... Jazz to w ogóle, to dla mnie jest coś, taki temat bardzo trudny i do dziś nie rozumiem tej muzyki. Może tam jakiś taki ten dawny jazz, ten taki te lata 20-30, to początki. Tak i tak, ale ten nowy jazz to w ogóle to nie dla mnie. I sam się dziwię, jak ja się w ogóle odnajdę w takiej muzyce. No i trudno nazwać moje granie jazzowaniem. I są, to jest tak, nie określam nigdy tego mojego grania. Po prostu grom to, co ja odsuję, czasami się mi uda, czasami nie wyjdzie. ale ja tego nie nazywam jazzem. To po prostu takie moje swoje improwizacje, które kiedyś tam płyną z serca.
A zespół, no, przy okazji oczywiście grania z turniakami, przy okazji jazdy w busie niekiedy południa, no to tak z Hanią meseoczkę gadali, a fajnie by było założyć taki zespół, taki folkowy, ale żeby, bo Hania oczywiście, ona lubi takie, takie piosenki swingowe, takie lekkie i takie śpiewanie, zresztą super wokalistka, świetna wokalistka. No to kurczę, jak nie wykorzystać takiego potencjału wokalistki. Ale ja godam mi, no Hania, ale jak, ja nie znam się na jazzie ani na swingu, nie? Damy rady, nie? Oczywiście. I tak pomalutku, małymi krokami, jakiś taki malutki repertuar mieliśmy. Na początku Robert grał na kontrabasie, Paweł Medes na gitarze i Piotrek Zwijacz na akordeonie. To tu nas taki lokalny... No, lokalnie tak my się chcieli ułożyć, ale no, niestety nie udało się. No, Kozdy oczywiście, ja rozumiem, miał swoje plany, dlatego musieliśmy sięgnąć po zawodowych muzyków, dla których to w ogóle było granie swingu i jazzu, to dla nich to było znowu takie męczące, nie? Ale że to było połączone z folkiem, no to oni się cieszyli i także uzupełniamy się teraz na tej zasadzie, że my gramy tą stronę folkową, a oni zaś dają od siebie tą stronę jazzową, swingową. I to się fajnie łączy. Z czego to się wzięło? Nazwę akurat wymyślił Jo. Zawsze to muszę podkreślać. A wzięło się to od... No, po prostu chcieliśmy, co by to i brzmiało trochę tak nowocześnie, trochę z racji tego, że ten swing i jazz, to żeby to Kasi takie miało brzmienie i tej nazwy takie amerykańskie trochę. No, ten Hole Wiaters, no to wymyśliłem, żeby ze hole na segury, wiater. No, no to taki miks my zrobili i wyszedł ten Hole Wiaters. Z gór. Nowe brzmienie, nowy zespół. Trochę tak. No to teraz tak, gadacie, że skupiliście się na tym, to co możesz zdradzić, w sensie co możesz powiedzieć, plany waszego zespołu Hole Wiaters, co się w najbliższym czasie będzie wydarzać? Macie jakieś plany? Plan jest oczywiście. Na razie dużo gromy, bo jest, że tak powiem, sezon zapotrzebowanie koncertowy. Dosyć dużo gromy, można powiedzieć. Cost Weekend. Przyszły weekend nawet mamy 3 koncerty. I to taką dosyć trasę, bo to jest Grudziądz, Ełk i Łódź. No i teraz właśnie całe lato, aż do września gromy. Potem we wrześniu już mamy plan na klip. Jest teraz w trakcie realizacji muzyka w studio, a na jesień właśnie chcemy ten klip wydać. To będzie klip do piosenki pod tytułem Wesele. A to też jest jakoś zapowiedź nowej płyty? Będziecie coś... Nowa płyta być może na wiosnę będzie, bo już jest część nagrana, już można powiedzieć połowa płyty jest. Materiał na całą płytę jest, natomiast nie ma kiedy tego nagrać. Jakby z otchłani szczęściem splątane, proszę wróć, zabierz mnie z sobą w dal. Pozwól ukoić żal, bo zamarł świat i ciebie nie wróci nikt.
bo zamarł świat i ciebie nie wróci mi, bo zamarł świat. No tak, będziemy się pomału zbliżać ku końcowi. Powiedz mi jeszcze, jeśli możemy, trochę twojego życia, bo to takie rozmowy to jest trochę Niesiczka chcą tam ujawniać swoje prywatność, trochę zachować, no ale mimo wszystko, w związku z tym, że się z Hanią, za nią znamy, no to pozdrowimy ją serdecznie. Jesteś właśnie małżonkiem Ani i tutaj słychać naszą w tle twoją najmłodszą pociechę, córę i może jeszcze dwójkę. Jest dwóch chłopców, akurat są w szkole teraz. Uczą się. Czyli niedaleko, bo zaraz za płotem. Za płotem. No właśnie, i to tak już przechodząc właśnie do twojej rodziny Nolbisyk, jak twoje pociechy idą też w stronę grania, w stronę tego, co tata robi? No, trochę idą, bo z racji tego, że ta muzyka się przewija w chałupie, to oczywiście mają instrumenty, mają możliwości, ale nic na siłę. Tak. Jak mają ochotę, to grają, mają na górze tam i pianino, i akordeon, i skrzypce, basy. Bartuś ma i kahon, któremu zrobił ojciec chrzestny Robert. No to dudni czasami na tym kahonie. No a jest i taki etap, że pół roku ciszy w chałupie, nie słychać żadnego instrumentu, ale to tak jak to są dzieci, nic na siłę, jak będą mieli ochotę, to sobie będą grać, mają możliwości. Wiedzą, że jak chcą, to bo czasami tak jest, że tato, a pokażę nam to, albo pograjmy sobie, no to dobra, to idziemy zagrać. A zaś chcą ze w piłkę, no to idziemy zaś w piłkę pograć. I, no bo mi się wydaje, że i sport też jest wozny, muzyka też jest wozna. Lepiej niech to dzieci robią niż ślęcą przy komputerze. Przy komputerze. Ale no to właśnie to fajnie, że nie ma tego parcia, nie rodzice na siłę próbują, są muzykami, muzykantami, to wysyłają na siłę dzieci tego nie czują, także dobrze, że tak idą spokojnie swoją drogą, ale już musimy zaznaczyć, bo tam już było widać, że pierwszy koncert z okazji Dnia Matki, że tak powiem, to był pierwszy, czy znowu to nie wiem? To był pierwszy spontaniczny koncert. No, w szkole. Mini koncert, pomysłodawcą tego koncertu w naszej chałupie, pomysłodawcą był mały Bartuś. To on przyszedł ze szkoły i powiedział, że tato, pani powiedziała, że wszystkie dzieci z rodzicami mają wystąpić. No, potem się okazało, że wystąpiły troje rodziców. No, ale to było fajne przeżycie. Ja się strasznie cieszył, że mogę ze swoimi dziećmi się pokazać. No tak. Podejrzewam, że tam mama, która to oglądała jako w Dzień Matki, to była niespodzianka? Wiedziała, że tak zagrocie? Czy wiedziała, że coś tam zagramy, bo niekiedy my sobie tam robili próbę na górze, to coś się tam stresała, ale łezka się zakręciła. To by było właściwie tyle, nie będziemy tu Krzyśka więcej męczyć o prywatne sprawy, bo każdy jakieś swoje rodzinne sprawy chce zachować dla sobie. Chciałem ci bardzo podziękować za to nasze spotkanie. Mam nadzieję, że nie pierwsze i nie ostatnie, że się kiedyś jeszcze uwidzimy właśnie przy różnych innych projektach, które mam nadzieję jeszcze kiedyś tam będziemy robić, bo jeszcze mu raz chciałem podziękować. No ja byłem jakby organizatorem nagrywania tej nowej wersji Z Góry Lepiej Siedźko Widać.
Krzysiek tam wokalnie pięknie zaśpiewał i zagrał na skrzypcach, Arek wie kto aranżację i resztę nam opracował. Mam nadzieję, że to właśnie też zostanie jakiś ślad interpretacyjny wasz, także jeszcze raz wielki Bóg zapłoć. No i tak jak godam, mam nadzieję, że do spotkania w przyszłości przy innych projektach. Oczywiście. Wielkie dzięki Krzysiu. Dzięki wielkie. Widzisz własny panor.